Wiemy, co myślicie. Z profilu, z tyłu i przodu nowego Golfa od siódemki sprzed liftingu odróżnić mogą tylko pracownicy Volkswagena. Ale pamiętajcie, dla Niemców i połowy Europy Golf jest świętością, dlatego styliści przy okazji modernizacji Golfa siódmej generacji trzymali się od niego z daleka. Volkswagen Golf to nie tylko najpopularniejszy model Volkswagena, ale również najchętniej kupowane auto kompaktowe w Europie. Jest numerem jeden na listach sprzedaży w Norwegii, Szwecji, Niemczech oraz Austrii. Jest dwa razy chętniej wybierany niż drugi w kolejności Opel Astra. Nic więc dziwnego, że z kolejną generacją Volkswagen robi wszystko, aby Golfa uczynić jeszcze bardziej atrakcyjnym. Dlatego dzisiaj przyjrzymy się, co do zaoferowania i czym kusi siódma generacja po liftingu. Golf pozostał sobą, przynajmniej jeśli weźmiemy pod uwagę zakres wprowadzonych zmian stylistycznych. Są na tyle nieznaczne, że sam Volkswagen mówi o aktualizacji, a nie modernizacji Golfa siódmej generacji. Prawny obserwator zauważy nowe reflektory ze zintegrowanymi światłami LED-owymi do jazdy dziennej. W tylnych lampach żarówki zastąpiono LED-ami. Pojawiły się dynamiczne kierunkowskazy rodem z Audi. Volkswagen w polskiej ofercie ma 14 wersji silnikowych i kilka wersji nadwoziowych, począwszy od najbardziej popularnego hatchbacka, dostępnego w przypadku Golfa również jako wersja trzydrzwiowa poprzez praktyczne kombi. Natomiast my przyjrzymy się czemuś zupełnie nowemu, jeszcze nie pokazywanemu nigdzie, a więc Golfowi 7 po liftingu w wersji GTE. Zobaczmy w takim razie, jak jest w środku i co ma do zaoferowania. Gamę jednostek napędowych otwiera 3-cylindrowa litrowa jednostka TSI, generująca w zależności od wersji 85 lub 110 koni. Dalej mamy znany już 125-konny silnik 1.4 TSI oraz wspomniany 1.5 TSI 150 koni. Wśród diesli 1.6 TDI o mocy 90 i 115 koni, 2.0 TDI 150 i GTD o mocy 184 koni mechanicznych. Od teraz w polskim cenniku dostępna jest jedynie wersja GTI Performance o mocy 245 koni oraz flagowy Golf R, który ma teraz 310 koni. Jak to przystało na króla kompaktów? W środku wszystko jest wykończone tak, żeby nikt albo prawie nikt nie miał absolutnie żadnych pretensji. Szczególnie tutaj w tej wersji macie możliwość zobaczenia, jak wyglądają sportowe fotele z taką bardzo fajną tapicereczką, która również znajduje się w Golfa GTI czy GTD. Standardowy Composition Color ma ekran 6,5 cala, dwa pokrętła i klasyczne przyciski po bokach. Stopień wyżej znajduje się Discover Media za 4620 zł, chyba że zechcecie pójść na całość i zamówić topowy system infotainment Discover Pro z ekranem 9,2 cala i sterowaniem gestami. Wada? Ponad 8000 zł dopłaty. Golfem jeździ się przyjemnie i przewidywalnie, prowadzi się pewnie i bezpiecznie, szczególnie w mocniejszych wersjach potrafi angażować kierowcę, plus za cicho i efektywnie pracujące opcjonalne adaptacyjne zawieszenie DCCC. Układ kierowniczy cechuje właściwa precyzja prowadzenia i klarowna informacja zwrotna dla kierowcy o tym, co dzieje się na styku przednich kół z jezdnią. Biały Golf, jaki Wam pokazywaliśmy GTE, to wydatek rzędu 150 tysięcy złotych. A ja ze swojej strony bardzo Was proszę o klikanie, subskrybowanie i komentowanie naszego kanału. Do zobaczenia następnym razem. Szerokości.